Cześć, jestem Bogna, jestem fizjoterapeutką i jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Z moich obserwacji wynika wręcz, że jestem wyjątkowo szczęśliwym człowiekiem. Ale nie zawsze tak było. Jeśli chcesz, opowiem Ci, jak do tego doszłam. Jako dziecko byłam płaczkiem, miałam bardzo dużo dziwnych kompleksów i niskie poczucie własnej wartości. Ale obserwując świat i ludzi, z czasem doszłam do wniosku, że hello, nie tędy droga. Nie zdobędę sympatii innych, użalając się nad sobą i w ogóle nic w ten sposób się nie zmieni. Doszłam do dwóch ważnych wniosków. Po pierwsze, świat nie zawsze jest fair. Ale jedno jest pewne. To, co dajemy światu, do nas wraca. Także trzeba dawać z siebie maksimum pozytywu, dobra i miłości i trzeba jak najwięcej pomagać innym ludziom. Po drugie, ludzie są niezwykle różnorodni i mają też różnorodne potrzeby. Aby im pomagać skutecznie, trzeba się do tego dostosować. Druga sprawa, że trzeba zadbać o własne potrzeby. Trzeba je zdefiniować i skrupulatnie o nie dbać. Niezadowolony, nieszczęśliwy albo chory altruista to kiepski altruista. Oto moja recepta na szczęście. Teraz podejmujemy nowe wyzwanie. Body and Mind Clinic to miejsce kompleksowego zadbania o zdrowie i dobre samopoczucie, które otwiera grupa altruistów już w listopadzie 2019 roku. Powstaje ono w pięknym kompleksie biurowym Alchemia w Gdańsku Oliwie. Budynek nadal się buduje, a klinika będzie dokładnie tam. Będziemy blisko tysięcy ludzi pracujących w Oliwie, blisko centrum sportowego i blisko szybkiej kolei miejskiej. Wspaniale! Przyniesiemy pożytek wielu ludziom. Zostałam fizjoterapeutką, bo od zawsze czułam, że chcę pracować w medycynie i jakoś tak zawsze chciałam pracować rękami. Obecnie prowadzę jednoosobowy gabinet, ale ponieważ mam tylko dwie ręce i tylko 24 godziny w każdej dobie, to nie mogę pomóc wszystkim, a chciałabym. Stąd też pomysł na Body and Mind Clinic. Będziemy współpracować tam z psychologiem, dietetykiem, trenerem i innymi instruktorami. A ja zajmę się szkoleniem młodych fizjoterapeutów, tak aby przekazać im całą moją wiedzę i doświadczenie i dzięki temu móc pomagać na szerszą skalę. W klinice pragnę stworzyć rodzinną atmosferę. Do tego projektu szukam osób, które chcą być częścią czegoś większego, chcą być częścią interdyscyplinarnego zespołu i dla których nadrzędnym celem, tak jak dla mnie, jest pomóc jak największej ilości osób na jak najdłuższy czas. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie droga samorealizacji, którą przeszłam i ludzie, których spotykałam na niej. W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować przyjaciołom z sangi buddyzmu Diamentowej Drogi, przyjaciołom ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, moim wspaniałym rodzicom Izabeli i Zbigniewowi oraz mojej ukochanej żonie Aleksandrze, która zawsze mnie wspiera i która jest dla mnie wielką inspiracją. Do zobaczenia w Body and Mind Clinic.